kolejnym filmie na moim kanale. Zaczynamy dzisiaj świąteczne przygotowania. U nas będą trochę nieco inne, ze względu na to, że szykuje się bardzo imprezowa Wielkanoc. Wielkanoc połączona z imprezami równa się cały dzień spędzony w kuchni na przygotowaniach. Właśnie wróciłam z zakupów, potrzebowałam szare renety. Nie wiem, czy znacie w ogóle ciasto Fale Dunaju, ale tak długo się zastanawiałam, jakie zrobić ciasto, bo będę robić też torta. I nie wiedziałam, jakie zrobić ciasto, żeby położyć na stole i żeby nic się z tym ciastem nie stało. Rozłożyłam malinową chmurkę, ale w torcie będzie frużelina malinowa i serek mascarpone, więc w sensu... No, uwielbiam to ciasto, ale bez sensu powtarzać to samo. Rozważałam też ciasto szpinakowe, bo u mnie mnie nudzili, ale wiecie, to jest znowu serek mascarpone, który może się rozjechać. I tak rozmawiałam z moją mamą i stwierdziłam, albo królewiec, albo Fale Dunaju. I Fale Dunaju to jest ciasto po prostu, które kocham, uwielbiam i u nas zawsze na imprezach rodzinnych gościło. Mama miała taki świetny przepis. Właśnie pisałam do niej, żeby wysłała ten przepis. Ona mówi, a poszukaj sobie w internecie, tam to jest Anastazji. Jak weszliśmy w to, okazało się, że to w ogóle nie jest to, więc musiała odgrzebać swój stary zeszycik pisany ręcznie z dokładnie tym przepisem. Poszłam do sklepu po szare renety i zabieram się za przygotowania. W ogóle wstałam dzisiaj po 6:00. Nakarmiłam Oliwierka, on zaraz sobie zasnął i stwierdziłam, wykorzystuję ten dzień na maksa. Jest piękne słońce, piękna energia, nastawiłam pranie, wysprzątałam sobie całą tutaj przestrzeń, którą chciałam dokończyć, bo nie zdążyłam wieczorem. Umyłam sobie włosy, zrobiłam sobie makijaż. Po prostu z taką energią wstałam, że była godzina 7:00, a ja już byłam w takim stanie używalności, więc zrobiłam sobie śniadanko i zabieramy się za świąteczne przygotowania. A lot has changed since we last spoke. Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off. Jak już jedziemy po bandzie, to założymy sobie nawet fartuch. Odzwyczaiłam się w ogóle od przepisów na szklanki. Kiedyś to było dla mnie naturalne i nie umiałam na gramy, bo musiałam wszystko odważać. Teraz dla mnie naturalne są gramy, bo sobie odważałam w termomiksie, a teraz na szklanki. Czy ja w ogóle... wiem, która wartość to szklanka? Teraz będę sprawdzać. Po mililitrach, Boże. Nie mam chyba takiej szklanki, bo kiedyś, wiecie, każdy w domu miał taką szklankę. Typowa szklaneczka, do której trzeba było mieć ten charakterystyczny koszyczek. Teraz wiecie, są różnej wielkości szklanki, ale zaraz znajdę mlecznik. I tam jest podziałka. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling down. Cause I can focus. Wielbiam przepisy z dawnych lat. Niecałe 3 szklanki mąki. Co to znaczy? Ale dzisiaj ewidentnie możecie mi zarzucić, że mam zatkany nos i że mi się wysmarkała, jak to pan Robert mi napisał. Także dziękuję panie Robercie, dzisiaj zdecydowanie mogę się wysmarkać. Ponieważ chwyciły mnie tym razem zatoki. Ja już wam kiedyś wspominałam o tym, że mam problemy z zatokami, ale wiecie. Nie sądziłam, że ktoś może być na tyle miły, takie komentarze pisać. Ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest kwestia mikrofonu, kwestia też odbioru obrazu, w sensie ustawień w telewizorze na przykład, że ktoś może tak to odbierać. Nie wiem, nie wydaje mi się, żebym na co dzień, bo dzisiaj tak, ale na co dzień miała taki jakiś, wiecie, zaflegmiony głos. Dobra, jedźmy z tą pianą. W ogóle tak sobie teraz, jak ucierałam to ciasto, przypomniałam, jak moja mama siedziała na takim taborku na środku kuchni i w makutrze ucierała te fale Dunaju ręcznie, a ja pamiętam, jak jej dosypywałam składniki, pianę z białek i tak dalej. A wiecie teraz, luksusy, mikser. Chociaż ona twierdziła, że to ciasto najlepiej wychodzi tylko utarte w makutrze, że mikser to nie to samo. To tak jak moja babcia twierdzi, że ciasto i chleb wyrobiony ręcznie to jest porządny chleb, a taki z jakiejś maszynki to nie jest to samo. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you.
w ramach takiego bonus Home & You za wydane, nie pamiętam ile tam, chyba 200 zł, dostaje się 100 zł w prezencie. Wprawdzie nie jakieś tam promocje się nie łączą na nieprzecenione produkty, ale chodziła za mną ta patera, taka kamionkowa, i ona wygląda tutaj po prostu przepięknie. Bardzo się cieszę teraz, te owoce prezentują się tutaj fajnie. Kupiłam sobie też bazie, na tych baziach powiesiłam sobie jajeczka, takie białe ze złotymi akcentami. Jeszcze wzięłam sobie taką złotą tacę z wyokrąglonymi rantami i ją chcę sobie położyć na stole i na niej sobie robić jakąś dekorację. Bo mieliśmy przez jakiś czas na stole czarne podkładki, ale to naprawdę wyglądało już tak bardzo grobowo i nawet ta czarna mała taska też już daje taki klimat. Ja jednak wolę złote i wiesz co, jak będziemy kupować te plakaty, ja chyba też te złote ramki. Po prostu mi się ten stół podoba sam z siebie i trudno, no jak się porysuje, to się porysuje i na ten moment nie będzie żadnych podkładek. Porysowany to już przyszedł. No przyszedł porysowany. Tutaj w ogóle jest ubranko na chrzest dla Oliwiera, z którym były takie przeboje. Dwa dni męczyliśmy się z tym, żeby to ubranko w ogóle odebrać, bo nie dostałam żadnego kodu na maila, a pomyliłam w paczce numer telefonu. No i generalnie były chocki klocki, ale udało się w końcu je odebrać. I tutaj czeka paczka z pojemnikami. Pojemniki, które można kupić i na Allegro, i w Sinsay. Dorwałam je w Biedronka Home, bo był co czwarty za złotówkę, więc po prostu opłacało się bardzo, więc organizacja kuchni pewnie już po świętach będzie. Ale musimy mu to przymierzyć. Taki ładny beżyk, to zwykle takie lniane? Nie wiem, ale ładne to. Mam nadzieję, że będzie dobre, bo jak nie, to najwyżej pojadę jutro do mamy i... A! I to skróci ewentualnie, gdyby trzeba było. I buciczki! Małe buciczki! Rozpakowuję sobie paczkę, bo przyszły ozdoby do torta i w tym roku motyw torta, tortu? Jak się to odmienia? Mężu, ty jesteś specjalistą. Tak, miałem dwóje z polskiego. Dwóje z polskiego? No widzisz. Ja nigdy z gramatyki dobra nie było. Niemniej jednak będzie motyw przewodni jednorożca, więc jest piąteczka z jednorożcem i tutaj zamówiłam róg, uszy i oczka. Jest plan na to, żeby właśnie w takiej tematyce w tym roku. Tutaj są bezy i wzięłam metalowy dekorator. Jestem bardzo ciekawa, czy taka forma się sprawdzi, bo te takie rękawy to mnie tak denerwowało, mycie tego wszystkiego. Jeszcze wzięłam też od razu końcówkę do nadziewania, jakbyśmy kiedyś jakieś pączki robili czy coś. Doedukowałam się i odmienia się tortu, więc w tym roku robienie tortu zawierzyłam Thermomixowi i wykorzystuję przepis stamtąd na tort Oreo z frużeliną malinową. Frużelina malinowa tutaj się pięknie zastyga. W ogóle bałam się, co z tego wyjdzie, bo tu jest tylko mąka ziemniaczana, odrobinę, dosłownie taka łyżka, maliny, trochę cukru i sok z cytryny. I sobie się już to rozwali cały tort, ale to się mega zastyga i to ma się zastygnąć jeszcze konkretnie w lodówce. Rozdrobnione ciastka Oreo i mamy tutaj już ubitą śmietankę 30 z serkiem mascarpone. I jako, że ja już nie pierwszy raz robię tort, a ja bardzo lubię torty z serkiem mascarpone, takie masy właśnie na bazie mascarpone i śmietanki, to już się nauczyłam, żeby zawsze wykorzystywać śmietankę tą gęstą z piątnicy. Bo często te zwykłe śmietanki 30 po prostu rozwalają mi tort. Jest taki, wiecie, szybko się przebija ta śmietanka, no i ta gęsta jest naprawdę takiej gęstej konsystencji, popatrzcie, tu w ogóle nic nie spływa, więc to się ubija zupełnie na taką sztywną masę. No i mąż zrobił sobie kawkę, więc podpiję sobie troszkę od niego i jedziemy z koksem. I jak ja to zawsze mówię, najgorzej, bo wszystkie rzeczy okołoświąteczne przygotowuje się w Wielki Piątek, kiedy jest post ścisły. Bo ta zwykła mała będzie za niska, a ja sobie tutaj wezmę tą obę. Dopiero kupiłam sobie taką fajną regulowaną tortownicę. Wtedy można sobie piec biszkop, na jaką tylko się wielkość chce. Fajna to jest sprawa. Więc wiele teraz już nie zobaczycie, bo wszystko będzie się działo już w środku. Bo trochę nie przemyślałam tego, że to jest takie małe. I pakowanie tutaj kremu, to jest cały czas uzupełnianie dosłownie tego kremu.
taką malutką łyżeczką. Wiecie, bawicie się cały czas. Więc do nadziewania, do dekorowania, myślę, że fajne. To takie są akurat takie dość precyzyjne końcówki. I fajnie się wyciska ten krem, ale ogólnie do całej reszty to chyba niekoniecznie. Pitu pitu, gadu gadu i patrzcie, co tu przyjechało. To jest po prostu kozak, na to czekaliśmy. Właśnie na domek zamówiliśmy taką wersję jeszcze z kuchenką. Szukaliśmy różnych opcji, różnych wersji. Kiedyś pewnie powstanie taki duży, wiecie, drewniany domek, huśtawki, zjeżdżalnie, place zabaw i tak dalej. A na ten moment stwierdziliśmy, że chcemy taką właśnie mniejszą wersję, bardziej bezpieczną, którą można postawić czy to na tarasie, czy na trawie i mieć to mobilnie, przenośnie i jednak bliżej gruntu, więc mniejsza szansa, że sobie coś zrobią. Mam nadzieję, że to się będzie fajnie sprawdzało. Jest mnóstwo opinii. No i też była dla mnie ważna kolorystyka, żeby była taka, wiecie, w miarę fajna, nie jakaś czerwona, a to mi się bardzo, bardzo spodobało. I w ogóle w zestawie są też akcesoria do gotowania, więc to w ogóle jest super. Wymiary też są podane i sprawdzaliśmy, że będzie taki właśnie w sam raz. Boże, Boże, jak się cieszę, ale w ogóle to jest strasznie ciężkie. Ja myślałam, że wiecie, tak sobie to wezmę i wniosę do domu, ale nie. No jeśli bawicie się w domu w robienie tortów, to naprawdę polecam taką obrotową paterę, po prostu złoto. Teraz tort leci aż do jutra, chyba że wieczorem sobie go jeszcze otynkuję i nie wiem, czy nie będziemy musieli wywieźć tortu do któryś rodziców. Chyba że na szybkości, ostatnio ci wysyłałam lodówkę, chyba że kupujemy na szybkości jakąś lodówkę, żeby była w garażu. Bo naprawdę by się przydała. Przecież ja gotuję jeszcze żurek i wszystko. No żurek no, można jeszcze do garażu. Można kosiarkę pożyczyć. No ale twoje rodzice chyba nie mają. Ale dwie lodówki. No wiem, że dwie lodówki, tylko że to jeszcze mam niegotowy ten. No mogę później. Że. Aha, jeszcze jest opcja taka, że mógłbyś zawieźć teraz. A jutro, jak będziemy jechać, to jutro go przywieźć, wytynkować i znowu zawieźć. Albo ja bym tam pojechała tynkować wtedy. Kupiłam sobie ostatnio taki zestaw patelni Stefala. To są trzy patelnie i z odpinaną rączką. Na razie sprawują się bardzo fajnie, bo gdzieś tam mówiłyście, żeby dać znać, jak to w ogóle się sprawuje. Dla mnie super, najważniejsze to, że dno jest równiutkie, więc jak wlewam tłuszcz, to on się nie rozlewa po prostu tylko na kanty i na środku nie zostaje nic. I użytkowanie tej rączki też jest takie w miarę fajne, bo wystarczy tutaj włożyć, zacisnąć, ona faktycznie mocno się trzyma, ta patelnia nie chwieje się, więc moim zdaniem całkiem solidne, fajne wykonanie. No nie były tanie, bo za trzy sztuki zapłaciłam chyba 300 zł, więc uważam, że jak za patelnię to spora inwestycja, ale miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie inwestycja na dłuższy czas i się nie zepsują tak szybko. To też jest bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o przechowywanie, bo naprawdę możemy sobie fajnie wtedy poukładać patelnię w szufladzie i te rączki nam gdzieś tam nie fruwają, ale jeśli ktoś smaży duże rzeczy naraz, no to wiecie, macie tylko jedną rączkę, więc ewentualnie wtedy trzeba by sobie dokupić drugą rączkę. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name, had to turn around. Ale pogoda jest nieziemska. Jest tak cieplutko, że naprawdę krótki rękaw. No, długie ewentualnie, opcjonalnie, ale w słoneczku? Kapitalnie. Boże, ja już chcę maj, mój ulubiony miesiąc w roku, kiedy jest cieplutko, krótkie rękawki i w ogóle. I co, jestem ci potrzebna, czy mogę iść? Nie, no idź tam, zaraz przyjdę. To zawołaj, jak będzie gotowe. A ja cię zawołam na jedzonko. Krem budyniowy się studzi, jajka na pisanki gotujemy w ilości... No, u nas jeszcze nie było takiej ilości, więc dzieci zdecydowanie po południu będą miały co robić. I u mnie zawsze w Wielki Piątek coś na szybko, czyli gotowiec w postaci pierogów ruskich, bo dzisiaj jest gotowanie, a nie jedzenie. Jedzenie i wyżerka będzie święta. Tak przyświeciło słońce i zobaczyłam, że warto by było jednak chociaż delikatnie przemyć okna. Nie ma teraz firanek, więc cóż mogę rzec. Wszystko widać. Podczas przeprowadzki znalazłam te ścierki z Wiledy i po prostu to jest game changer. Ta ściereczka jest do wycierania na sucho, ta jest do mycia na mokro i jak kiedyś przetarłam tutaj kabinę prysznicową i przetarłam te drzwi do wiatrołaku, bo tam jednak często trzeba przecierać te przeszklenia, to po prostu kozak, to jest naprawdę super, wiecie, tylko samą wodą
Myjemy, o właśnie. Tutaj trochę nie przemyślałam tego haczyka, że zamontowałam go z tej strony, a nie z drugiej strony. I w momencie, gdy mamy mokre ręce i chcemy sobie wytrzeć ręce, to niestety taka wina się chlapie. Więc sobie to gdzieś tam też możecie wziąć pod uwagę, jak planujecie coś takiego. I to jest naprawdę super. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Marzenie, że wiecie, ja sobie jestem w domu, gotuję, sprzątam, tak jak teraz myję okna, a dziecko śpi sobie w wózku, na tarasie, na świeżym powietrzu, po spacerku i nie macie problemu, cały czas macie je na widoku i super, i można działać, a nie chodzenie z wózkiem po schodach i z gondolona, dziecko zasnęło na spacerze i co dalej, wychodzić na górę, zostawić je na dole i takie wiecie, po prostu rozkminy, a tutaj? Zero problemu, zero najmniejszego problemu. Śpi na tarasie, ja sobie działam. No genialnie, właśnie o to chodziło, o to chodziło. Obowiązek na święta naszych babć. Dopełniony, okna umyte. Trochę zbyt szumnie powiedziane, bo umyłam to duże okno. Reszta powiedzmy jest... No dobra, reszta nie jest umyta, ale może jeszcze będzie. Także oficjalnie święta można zaczynać, bo wiecie, wzięłam się za mycie okien. Nie planowałam w tym roku jakichś większych porządków na święta. Po pierwsze, no to sprzątamy na bieżąco, po drugie okna były myte niedawno. Ja też nie należę do tych, co po prostu, wiecie, muszą mieć okna umyte wszystko, choćby był mróz na polu, to okna muszą być umyte. Nie, absolutnie. Także na spokojnie, ale właśnie a propos tej ściereczki, bo tak myjąc, zauważyłam, że fajnie też tą ściereczką schodzą wszelkie zabrudzenia, coś co gdzieś tam przyschło na oknie. I ona jest taka jakby trochę gumowa. I ona ma tutaj takie wypustki na sobie i właśnie bardzo fajnie te wypustki sprawiają, że wszystko co jest takie przyschnięte na oknie schodzi, pięknie schodzi, nawet wzięłam, przetarłam tym stół i wszystko co było do stołu gdzieś tam przyklejone, genialnie, więc ja chyba faktycznie wyrzucę, tak jak mi mówiłyście, klin i ręcznik papierowy i zacznę nawet blaty tym czyścić, szorować i to będzie chyba w użyciu na porządku dziennym w mojej szufladzie gospodarczej. Yesterday somehow time has stopped, nothing's changed, we're the same and we skip the small talk. To okno na klatce schodowej jest przepiękne i wpuszcza do domu na mnóstwo świata i wygląda naprawdę genialnie, ale no jednocześnie jest problematyczne w myciu, bo tak jak widzicie, trzeba się tutaj wspinać, no ja się trochę boję. Pierwszy raz to zrobiłam, ostatnio to robił brat Karola zaraz po remoncie. No, ja jestem trochę cykor w takich sprawach, no ale cóż, to okno umyć też trzeba, może stąd? O, genialnie, stąd dostanę. Zgrzewam się, jest naprawdę pięknie, przygrzewa słońce, mam nadzieję, że nie trzęsę kamerą, bo mi się ręce trzęsą, ale tak zdałam sobie sprawę, że w sumie nie powiedziałam wam o co chodzi, ale myślę, że po tym co wam tutaj pokazuję, to się domyśliliście o co chodzi z tymi imprezowymi świętami. Robimy właśnie w święta urodziny Klarci i robimy też chrzciny Oliwierka, już najwyższy czas. No i właśnie zaprosiliśmy kilku gości. Praktycznie cały dzień spędzimy sobie z rodziną, z przyjaciółmi i będzie... Mam nadzieję, że będzie fajnie. Stwierdziłam, że potrzebujemy takiego, wiecie, odpoczynku, spokoju, więc świętujemy w ścisłym gronie, bez żadnej spiny, bez niczego. Wprawdzie szykuję wszystko od obiadu, przez deser, po kolację i tak dalej, bo będziemy siedzieć tutaj właściwie od przedpołudnia już, wszyscy razem, ale nie nakładam na siebie żadnej, totalnie żadnej presji, ani jakiejś tam wyglądowej, ani nic. Ta chwila będzie zupełnie, totalnie, tylko i wyłącznie dla nas, święta dla nas, dla rodziny, dla znajomych i właściwie tyle. Także ja się bardzo cieszę. Cieszę się, bo chciałam te święta spędzić tutaj w domu, wiecie, ostatnie święta Bożego Narodzenia w mieszkaniu, no i teraz pierwsze święta tak naprawdę w nowym domu, więc z chęcią naprawdę sobie tutaj posiedzimy i pocelebrujemy z naszą najbliższą rodziną ten piękny po prostu dla naszej rodziny czas. Zobaczymy, jak tam idzie skręcanie domku tatusiowi, chodź. Powoli do przodu.
Nie widzę jakiejś większej zmiany, odkąd tu byłam godzinę temu. Dalej wszystko w elementach. Wszystko się dobrze kręci? Mhm, okej. Okay. Jeszcze posypiemy płatkami. A już mamy jajka ugotowane i będziemy malować. Wyciągniemy farbki. I będziemy malować. No to trzeba się rozebrać. I zaczynamy robić pisanki. Więc takie sztandarowe ciasto z dawnych lat gotowe. Typowa masa budyniowa. Chcecie takie podstawki na jajeczka, żeby sobie włożyć tu jajeczko? Kiełbaskę? I co jeszcze damy do środka? Lepuś. Bułka. Bułkę, aha, nie może być lepuś, bułka. Dobrze. Bułka tu. No to już, jedzie bułka. Proszę, bułka. Albo smyk musi uratować nasze chrzciny. Ubranko po prostu wygląda tragicznie. Jest za duże, nie nadaje się do niczego, więc albo te sklepy, albo po prostu suszarka, pralka na za dużych temperaturach. Jest coś nawet godnego uwagi, ale z krótkim rękawem, więc albo sweterek, ewentualnie marynarkę, ale nie wiem, coś takiego w ogóle znajdę. To jest H&M, ale jeszcze nadzieja jest w smyku, bo oni lubią mieć takie ładne rzeczy. Wolałam, żeby jednak był ubrany na jasno, ale jest taki zestaw. Granatowy w krateczkę i do tego niebieska koszula. No chyba wielkiego wyboru na ten moment nie mam. Chyba, że uda mi się faktycznie skurczyć tamto ubranko w pralce i w suszarce specjalnie. I może jakoś to przejdzie. A jak nie, to faktycznie będzie takie. No i trudno. Nie miałam nic, a teraz mam dwa zestawy do wyboru. Ten granatowy w kratkę ze smyka i jeszcze w newbie udało mi się skompletować takie spodnie na szelkach. Do tego kamizelkę i bodziak. I w ogóle ten zestaw mi się bardzo podoba, bo przynajmniej jest użytkowy i spokojnie w tym jeszcze po prostu pochodzi. No bo to wiecie, już jest takie jednorazowe. I też taki inny materiał, a to jest takie naprawdę bardzo przyjemne, więc jutro będę mierzyć. Będziemy wybierać. Rzadko się zdarza, że tego samego dnia nagrywam film, montuję go i wrzucam kolejnego, ale po tej mojej dłuższej nieobecności stwierdziłam, że chcę Wam coś wyrzucić. Także efektów końcowych w tym filmie nie zobaczycie. Może gdzieś tam na Instagramie będą jakieś storki, jak wyglądał tort i tak dalej, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo na ten moment to tak średnio się układa. Więc życzę Wam spokojnych, radosnych, wesołych i takich rodzinnych, ciepłych świąt wielkanocnych. I dziękuję Wam za oglądanie tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Buziaki!